I żeby tego było mało, jeszcze mnie cisną, że mam te skłonności dyktatorskie. Więc co wy tu ludzie robicie? Pewnie pytacie się, czemu ja mówię takie złe rzeczy o sobie, bo to nie jest standardowe podejście, ale to jest stara metoda mojego kolegi sprzed kilkunastu lat. Jak tylko spotykał się po raz pierwszy z dziewczyną, to od razu mówił o sobie wszystkie możliwe najgorsze rzeczy. I to była mądra metoda, bo ona i tak z czasem by się dowiedziała, a gdyby któraś z tych rzeczy była takim deal breakerem, to przynajmniej czasu w nią za dużo nie inwestował, bo sobie od razu sobie szła na pierwszym spotkaniu. Więc on się od kilkunastu lat już szczęśliwie ożenił, więc dobra metoda. Jak ktoś szuka żony, to polecam. Jak już przy tym nieszczęsnym dziamborze jesteśmy, to po raz pierwszy publicznie zdradzę wam tajemnicę, o co tak naprawdę poszło, bo to mało kto wie, nie wszystko się przebiło do internetu, w sensie wersja dziambora jest znana, ale ta prawdziwa to nie. No poszło o to, że ja jestem bardzo, naprawdę bardzo tolerancyjnym człowiekiem, kto mnie zna, to wie, natomiast nie wszystko toleruję. Jednej z takich rzeczy, której absolutnie nie toleruję, to jest pizza z ananasem. A ten degenerat, dziambor, nie tylko lubi pizzę z ananasem, ciągle ją jeszcze promuje, to wszedł nawet z pizzą z pomarańczą, co już jest takim, nie powiem czym, że aż mnie zdliło i nie byliśmy w stanie dalej współpracować. I tak naprawdę o to poszło. Ja nie rozumiem, jak to jest, że w Polsce narkotyki są nielegalne, a pizza z ananasem jest legalna. No nie jestem w stanie tego przeżyć. Natomiast ta głupia pizza uratowała Sośnierza, bo mamy dowody, że Sośnierz zadeklarował się jasno, że on nigdy nie poprze pizzy z ananasem i dlatego mógł wrócić do Konfederacji.